Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie dziękuję księdzu rektorowi za zaproszenie i za zaufanie. Dziś niż funkcją redaktora naczelnego, na co dzień zajmuję się obsługą wiejskiej parafii, także bardziej wiejskim proboszczem, można powiedzieć, jestem. I tutaj z perspektywy właśnie takich zapisków wiejskiego quasi proboszcza chciałbym się kilkoma spostrzeżeniami z Państwem tutaj podzielić. Naszym główną osią tych rozważań będzie, tak jak wspomniał ksiądz rektor, encyklika papieża Leona XIII, która sama w sobie jest tak doskonale przemyślana, tak dobry ma i logiczny układ myśli, że byłoby wielką szkodą chcieć dodać coś od siebie do tego podziału, który tutaj zaproponował sam papież. W czasach, kiedy można było jasno określić, kto tak naprawdę znajduje się u sterów władzy, dzisiaj, jak słusznie zauważył profesor Kucharczyk całkiem niedawno, zdaje się, że w minionym tygodniu w jednym z felietonów na antenie Radia Maryja, demokracja polega na tym, że rządzi jakiś mityczny demokrata, więc ciężej też tym samym, jako że nie możemy wskazać tego władcy i o funkcję jednoznacznego błazna, który wcześniej na dworach królewskich występował i jako jedyny mógł dzielić się de facto swoją krytyką bez obawy utraty życia i tym podobnych. Dziś tę funkcję przyjęli, powiedzmy, artyści, choć w niewielkim stopniu. I rzeczywiście można powiedzieć, że taką bardzo ciekawą myśl w jednym ze swoich utworów wyraził pewien dosyć kontrowersyjny polski artysta, którego może tutaj z imienia i nazwiska nie będę wymieniał. Od razu zaznaczam, że wpadłem na ten genialny cytat tylko i wyłącznie dzięki kwerendzie przygotowawczej do tego wykładu. Otóż ów artysta, muzyk rockowy, dodajmy, w jednym ze swoich utworów powiedział: po co wam wolność, skoro macie telewizję? I rzeczywiście coś w tym jest i chcielibyśmy dzisiaj tutaj z perspektywy takiego pozytywnego wykładu, który proponuje nam Leon XIII, przyjrzeć się właśnie temu, czym owa wolność jest, czym też ona nie jest. Koniecznie warto wspomnieć, kim ów wielki papież pokrótce był, w jakich czasach żył. Encyklika, o której dziś będziemy mówić, którą chcemy sobie tutaj wspólnie omówić, Libertas, została napisana, podpisana, sygnowana 20 czerwca 1888 roku, raczej u schyłku 27-letniego bodajże pontyfikatu, jednego z niemalże najdłuższych w historii. Jeśli najgorszy, tam jest konkurencja tylko jeszcze z Janem Pawłem II, jeśli chodzi o długość tegoż pontyfikatu. Zatem w takich dosyć trudnych czasach przyszło żyć Leonowi XIII, przyszło rządzić Kościołem, z tego względu, że to właśnie na te czasy, końcówkę XIX wieku, przypada całe mnóstwo rewolucji, będących echem rewolucji francuskiej, przypada całkiem spora liczba prześladowań Kościoła. Pomyślmy tylko o Kulturkampfie. Leon XIII niewątpliwie jest bowiem właśnie tym papieżem, któremu przyjdzie mierzyć się z Kulturkampfem, jego skutkami. Leon XIII jest papieżem odradzającej się, czy powstającej Republiki Francuskiej po upadku tego czy tamtego pseudocesarstwa i także tu będzie starał się o to, żeby jak najroztropniej, formując swoje myśli, jednak zdobyć dla Kościoła pozycję, którą ten musiał się cieszyć. Z Bożego nadania, o czym powiemy pokrótce. Warto pamiętać o tych kilku okolicznościach, o tych czasach, w jakich przyszło żyć Leonowi XIII, niezwykle burzliwych, niezwykle niebezpiecznych dla Kościoła, kiedy ważyć trzeba było każde słowo. I mając gdzieś w tle głowy te uwarunkowania, pamiętajmy o nich podczas lektury owej encykliki, aby jeszcze bardziej docenić jej jednoznaczność,
aby jeszcze bardziej docenić jej tak naprawdę bardzo odważny wydźwięk. Poparty rzecz jasna niczym innym, jak tylko nauczaniem, odwiecznym nauczaniem Kościoła. Wspomniany przeze mnie już profesor Kucharczyk podsumował, starał się stworzyć w tym, że bardzo ciekawym, krótkim felietonie, także współczesną, jeśli można tak powiedzieć, definicję wolności. Powiedzmy sobie zatem, czym ta wolność nie jest, posiłkując się tutaj słowami profesora Kucharczyka. Otóż wolność rozumiana jest, cytuję, bardzo specyficzne, jako zachowania i poglądy pozostające w pełnej zgodności z dominującą aktualnie ideologią. Z kolei wrogiem jest każdy, kto nie chce się podporządkować kierowniczej roli zideologizowanej wizji świata, napisze profesor Kucharczyk. I na starcie musimy powiedzieć, że rzeczywiście ta definicja, którą zdaje się chce karmić nas dzisiejszy świat, nie ma nic wspólnego z tą przedstawianą przez Leona XIII. Jak słusznie zacytował, wspomniał ksiądz rektor, papież otwiera swoją encyklikę w następujący sposób. Wolność, dobro natury najcelniejsze i jedynie istotą samowiedzą albo rozumem obdarzonym właściwie użycza człowiekowi tej godności, że jest w ręku swej rady i że dzierży swych czynów ster. Jednakże bardzo wiele zależy od tego, w jaki sposób zachowuje się też godność. Z użycia bowiem wolności rodzą się tak najwyższe dobra, powie papież, jak też i najwyższe zła. Bez wątpienia jest w mocy człowieka słuchać rozumu, pójść za moralnie dobrem, zdążać prosto do swojego najwyższego celu, lecz może on także i zbaczać na różne strony. A puściwszy się za zwodniczymi złudami dóbr, zniweczy należny porządek i w dobrowolną wpadać zagładę. Papież będzie następnie starał się po tych kilku słowach wstępu, po tych najistotniejszych założeniach dla możliwości istnienia wolności, o których będzie jeszcze mowa w kolejnej prelekcji, mianowicie rozumności człowieka. Bardzo mówi, że owa wolność, którą cieszy się człowiek po przyjściu na świat Jezusa Chrystusa, właśnie jemu w pierwszym rzędzie powinna być zawdzięczana. To właśnie to bardzo konkretne wydarzenie w historii ludzkości, jakim było przyjście na świat Boga człowieka, sprawia, że po czasie, kiedy człowiek de facto nie mógł w pełni korzystać ze swojego rozumu, nie miał bowiem środków łaski, które ów rozum, znajdujący się przecież w mrokach błędu spowodowanych konsekwencjami grzechu pierworodnego, mógł podnieść. To dopiero Pan nasz Jezus Chrystus ze źródłami łaski, które nam pozostawił, sakramenty Kościół, uzdatnia niejako ludzki rozum po raz pierwszy od Adama i Ewy do pełnego korzystania z owej wolności. Papież od początku swojej encykliki zauważa pewne bardzo konkretne propagandowe działania, które mają na celu wywołać w człowieku wrażenie, że Kościół stoi na przeszkodzie do pełnej wolności człowieka. I było to w XIX wieku, o ileż bardziej aktualne te słowa papieża są dzisiaj. Kiedy ta narracja po raz kolejny, jak przed 100 laty, gdzieś tam pod rządami NSDAP w Niemczech, tak jak w Rosji radzieckiej, sowieckiej, po raz kolejny gdzieś jest powtarzana, zgodnie z tym, co mówi Leon XIII. Kościół katolicki położył zasługi dla tak znakomitego dobra natury, napisze on, i wytrwale łożyć je będzie, a to dlatego, że on ma nieść dla wszystkich wieków dobrodziejstwa, które nam Jezus Chrystus przygotował. Mimo to wielu można naliczyć, co Kościół za przeszkodę wolności ludzkiej uważają. Przyczyna tego tkwi w pewnym przewrotnym i wypaczonym pojmowaniu samej wolności. Fałszują bowiem albo jej pojęcie, albo też zakres, jej więcej niż sprawiedliwie rozszerzają tym mniemaniem, jakoby obejmowała bardzo wiele spraw,
których jednak, jeżeli zdrowo się sądzić, człowiek nie może być wolny. Innymi słowy, papież, co jeszcze wyłoży, będzie starał się nam wykazać, w jaki sposób też ta ogólnoświatowa, już dzisiaj powiedzielibyśmy propaganda, stara się zdeprecjonować znaczenie Kościoła dla prawdziwej wolności człowieka, o której święty Tomasz powie, idąc za Augustynem, iż nie jest de facto niczym innym, jak możliwością wybierania między różnymi rodzajami dobra w rzeczach przypadłościowych. To jest ta charakterystyczna dla cywilizacji łacińskiej definicja wolności, do której nieustannie będzie wracał papież w tej encyklice, przeciwstawiając jej tak zwane wolności współczesne, tak samo aktualne dziś, ponad 100 lat po napisaniu owej encykliki, jak przed 130 lat. Papież będzie podawał nam następnie pewne rozróżnienie dotyczące wolności. Będzie on mówił o wolności naturalnej, będzie on mówił o wolności moralnej. Będzie starał się tutaj wykazać te bardzo konkretne różnice. I pokazuje nam tutaj bardzo konkretny przykład, który pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest wolność, za taki kontrast, biorąc zwierzęta, które nie posiadają ani wolności moralnej, ani de facto do końca naturalnej same z siebie. Zależy też, jak zdefiniujemy tę wolność naturalną, gdyż tutaj także pewne możliwości interpretacyjne pozostają. Otóż zwierzęta w ciągu swojego życia są tak naprawdę, można powiedzieć, niewolnikami swoich instynktów. Nie są one w stanie wybierać między tym czy tamtym dobrem. Kierowane są one pewną ślepą siłą, która do bardzo konkretnego celu wpisanego w ich naturę będzie je niezawodnie pchać. Wszystkie zwierzęta kierują się samymi zmysłami, pisze papież, a za samym popędem natury wyszukują sobie to, co im jest pożyteczniejszym, a unikają przeciwnego. To człowiek ma we wszystkich czynach życia rozum za przewodnika. I te rzeczy, w których ludzki rozum ma człowiekowi pomagać, są rzeczami przypadłościowymi, rzeczami, które mogą być, ale nie muszą, co także zauważa tutaj papież, gdyż te rzeczy, które są konieczne, pozostają poza możliwością jakiegokolwiek wolnego wyboru. Wróćmy może do tego, jak o wolności i dla wolności mówił, działał, pracował Kościół na przestrzeni wieków. Ominiemy tutaj kilka fragmentów dotyczących właśnie roli rozumu dla samej wolności. Otóż jak o niepodzielności duchowości i nieśmiertelności natury duszy ludzkiej, tak też i o wolności nikt ani donośnie nie mówił, ani jej wytrwalej nie zatwierdził, jak Kościół katolicki, który po wszystkie czasy obydwojga uczył, jak dogmatu strzegł. I to nie tylko to, lecz przeciw wypowiedziom heretyków i przeciw poplecznikom nowinkarskich zdań podjął się Kościół obrony wolności i tak wielkie dobro człowieka od zagłady uratował. Pod tym względem świadczą piśmienne pomniki, z jakim naciskiem odparł niezdrowe zapędy manichejczyków i innych. Manichejczyków, którzy, przypomnijmy, zakładali, iż świat został stworzony w wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu, w tych swoich dobrych aspektach przez Boga, w tych złych aspektach przez siłę Panu Bogu przeciwną i tym samym wszystko, co materialne, wszystko, co fizyczne było dla manichejczyków w wielkim uproszczeniu, przejawem, owocem działania diabła. I tym samym determinowało człowieka, skazując go na pewien taki fatalizm, na to skażenie cielesnością, która była dla nich synonimem zła. I dalej papież,
Nikt też nie może się zasłaniać nieświadomością tego, z jaką to energią i z jaką siłą Kościół walczył w nowszym wieku, już to na Soborze Trydenckim, już to następnie przeciw sekciarstwu jansenistów, za wolną wolą człowieka, nie dopuszczając, aby się kiedykolwiek i gdziekolwiek fatalizm usadowił. Tutaj papież odnosi się do potępienia de facto protestantyzmu przez Sobór Trydencki. Przypomnijmy, że tak Luther, jak i Kalwin oraz inni pseudoreformatorzy wskazywali na pozorną tylko wolność człowieka. Akcentowali w fałszywy sposób nauczanie o przeznaczeniu. Przeznaczeniu, jak to bardzo radykalnie, jaskrawo mówił, formułował Kalwin, bezpośrednio do potępienia przez Pana Boga, tym samym ludzkim uczynkom odbierając jakąkolwiek wartość. Tym samym odbierając człowiekowi jakąkolwiek możliwość decydowania o sobie. Właśnie w nauczaniu owych heretyków człowiek pozostaje niewolny. Człowiek skazany jest na to, co Pan Bóg postanowi, czy to dobrego, czy to złego w odniesieniu do Niego. Jansenizm z kolei zakładał pewną także bardzo fatalistyczną z jednej strony wizję świata. Deprecjonował znaczenie łaski dla podniesienia człowieka ze stanu, w którym się znajduje, dla tak naprawdę naprawy tego wszystkiego, co w człowieku przez grzech pierworodny zostało zniszczone, zawężając znacznie chociażby możliwość zbawienia się i takie nauczania właśnie głosząc. Papież utożsamiać będzie wolność z wolnym wyborem, z wolną wolą. To będzie gdzieś tam dla niego tak naprawdę w tej encyklice rzecz niemalże zamiennie stosowana. Papież, w wielkim skrócie mówiąc, mówi, że wola ze swojej natury podążająca zawsze za dobrem musi pójść za dobrem, które tak naprawdę rozum uzna za dobro. I z tego względu istotne jest, aby zarówno woli, jak i rozumowi człowieka podpowiedzieć. I tak jak już wspominałem, te konsekwencje niewiedzy człowieka, te konsekwencje słabości woli człowieka, to po prostu konsekwencje grzechu pierworodnego. I po tym podaniu przez nas, przez Leona XIII, definicji wolności, przez jasne podkreślenie także, że człowiek niestety ze swojej natury, w tym stanie, w którym obecnie się znajdujemy, jest skłonny do błędu, bardzo jasno zaznacza, że człowiekowi, aby mógł w pełni korzystać z wolności, aby mógł w pełni tą wolnością się cieszyć, niezbędne są pewne podpory wolności. I to właśnie dla człowieka współczesnego jest być może najtrudniejszy element do zrozumienia. Te podpory wolności, które zakładają naszą niemoc, zakładają naszą słabość, zakładają konieczność interwencji z zewnątrz, abyśmy my teraz z naszej wolnej woli, z naszego rozumu mogli w prawidłowy sposób korzystać. Gdyż współczesny człowiek, w wielkim skrócie, w wielkim uproszczeniu być może, utożsamia wolność raczej ze swawolą, czyli brakiem jakichkolwiek zewnętrznych przymusów, brakiem jakichkolwiek zewnętrznych ograniczeń, podczas gdy wcale tak nie jest. Papież mówił coś właśnie wręcz przeciwnego, odwrotnego niż to, co chciałby usłyszeć współczesny człowiek. Aby móc cieszyć się wolnością, potrzeba bardzo konkretnie usunąć te błędy, czyli możliwość konkretnie błądzenia, możliwość wybrania czegoś złego, aby nasz rozum i nasza wola mogły tak naprawdę cieszyć się w pełni ową wolnością. I tu papież Leon XIII napisze w następujący sposób. Skoro tedy takim jest stan wolności w człowieku, jak to w skrócie powiedzieliśmy, trzeba ją było stosownymi pomocami i obronami wzmocnić, które by wszystkie jej poruszenia ku dobremu kierowały, a od złego odciągały. Inaczej wolność woli szkodziłaby wiele człowiekowi.
Papież zakłada zatem tutaj, że wolność nie jest sama sobie wartością bezwzględną. I wymienia on kilka takich podpór dla naszej wolności. Po pierwsze, taką podporą będzie prawo ze wszystkimi swoimi odmianami, prawo natury, to prawo stanowione, prawo wieczne. Będzie to także prawo ludzkie, bardzo konkretnie. Taką podporą, niezbędną podporą dla naszej wolności będzie także łaska, jak zauważy papież. Zazwyczaj człowiek nie utożsamia prawa, współczesny człowiek, z wolnością. Prawo postrzegane jest przez współczesnego człowieka jako przeszkoda dla docieszenia się wolnością. Natomiast papież uczy zupełnie inaczej. Wydaje się nam, że jest to nauka ciągle aktualna i słuszna. Pozwolę sobie przytoczyć krótki fragment, który kieruje do nas na ten temat. Potrzebne było prawo, to jest norma, co czynić, a czego zaniechać wypada, a takiej nie mogą właściwie posiadać zwierzęta, które działają z konieczności. I dlatego to, cokolwiek robią, robią to z popędu natury i same z siebie nie mogą w działaniu kierować się żadnym innym sposobem. Lecz ci, co wolności zażywają, mogą wskutek tego działać i nie działać, lub tak, lub inaczej działać, bo to, co chcą, w ten czas dopiero wybierają, kiedy to, co nazwaliśmy sądem rozumu, już poprzedziło wybór. Sąd ten nie tylko o tym stanowi, co jest z natury uczciwe, a co szpetne, ale także i o tym, co jest dobre i co istotnie czynić wypada. A co złe i co w samej rzeczy omijać należy. Rozum bowiem przypisuje woli, ku czemu ma się skłaniać, a od czego stronić jej wypada. Aby człowiek mógł kiedyś zdążyć do swego najwyższego celu, do którego wszystkie czynności zmierzać powinny. A właśnie to postanowienie rozumu, ordinatio rationis, nazywa się prawem. Dlatego pierwszej przyczyny, z powodu której prawo nieodzowne jest dla człowieka, szukać trzeba w samej jego wolnej woli, jakby w korzeniu. Mianowicie w tym, aby nasze chcenia nie rozmijały się ze zdrowym rozumem. Nic też nie mogłoby być tyle przewrotnym i niedorzecznym, jak mówić lub myśleć, że człowiek, dlatego iż jest z natury wolnym, nie powinien zaznać prawa. Gdyby tak było, i to są niezwykle aktualne słowa, to w następstwie trzeba by utrzymywać, iż wolność wymaga tego koniecznie, aby nie stała z rozumem w związku. Ale przeciwnie, daleko prawdziwsze jest, że dlatego należy się uginać pod prawem, iż jest się z natury wolny. Wodzem tedy człowieka w działaniu jest prawo, którego wskazanymi nagrodami i karami zachęca do czynienia dobrze, a od grzeszenia odstrasza. Innymi słowy, Kościół nigdy nie zachęcał do anarchii. Kościół zawsze mówił to, co jako definicję wolności za Tomaszem Augustynem podaliśmy, że człowiek de facto tak naprawdę tylko wtedy jest prawdziwie wolny, jeśli wybiera dobro, które kieruje go na jego cel ostateczny. Tym celem jest Pan Bóg. Nie dziwimy się zatem, że przy wszelkich dyskusjach na temat wolności z perspektywy pozornie laickiej, pozornie neutralnej poglądowo, ten najistotniejszy cel, ten ośrodek naszego życia nie jest w ogóle uwzględniony przy formułowaniu, przy definiowaniu wolności. Papież będzie następnie mówił, czym jest prawo natury, które nie jest niczym innym niż odbiciem prawa wiecznego, czyli myśli Bożej w człowieku. Z tego względu największym zaszczytem dla człowieka jest podążanie za owym prawem natury, które nie jest niczym innym niż myślą Bożą w człowieku. Nie jest wolnością zatem przeciwstawianie się temu prawu, które jest zgodne z tym, co Pan Bóg myśli, robi, czyni, czego chce, ale największą niewolą. I tutaj powinniśmy do tego odnieść chociażby dzisiejszy, jakże zgubny trend do gardzenia prawem natury,
w sposób szczególny, jak wiemy, gdzieś tam wyrażony w postulatach wszystkich tych ruchów, o których wiemy, a których akronimów, skrótów nie powinniśmy używać, żeby reklamy im niepotrzebnej nie robić, najróżniejszych de facto dewiantów i, co tu dużo mówić, gwałcicieli owego prawa natury. Tą drugą niezmienną podporą jest łaska, która będzie uświecać nasz umysł, będzie kierować naszą wolę, będzie pobudzać nas do wybrania tego, co moralnie dobre, aby bezpieczniej i pewniej posługiwać się naszą wolnością, jak zaznaczy papież. To poruszenie, to łaska, dlaczego są tak istotne dla naszej wolności? Dlaczego tej naszej wolności w żaden sposób nie zmniejszają, tylko wręcz przeciwnie, poruszają? Otóż jeżeli człowiek wychodzi z naturalistycznej perspektywy, jeżeli człowiek w naturalistyczny sposób patrzy na świat, na stworzenie, to wówczas może traktować rzeczywiście łaskę, która prowadzi go do jedynego, do celu, do Pana Boga, jako coś, co człowieka ogranicza. Natomiast jeżeli spojrzy z perspektywy nadprzyrodzonej na łaskę, która jest stworzeniem Bożym, która pochodzi od samego Boga, od Twórcy wszelkiego dobra, to wówczas możliwość współpracy z ową łaską, możliwość korzystania, cieszenia się ową łaską będzie po raz kolejny odbierana jako najwyższy zaszczyt dla człowieka. Co więcej, łaska Boża, jak zaznacza doktor Anielski, powiele on 13, dlatego właśnie, że wypływa z rąk Twórcy natury, dziwnie odpowiednią jest i nadaje się do ochrony wszystkich istot i do podtrzymywania obyczajów, siły i żywotności poszczególnych. Papież następnie przejdzie bardzo konkretnie do prawa ludzkiego, pokazując, że i te są niezbędne dla podtrzymania naszej wolności. Jednak powie on bardzo istotną rzecz, która w dzisiejszych czasach także jest istotna. Przed ponad 100 laty papież tak naprawdę przestrzegał przed fałszywym, ślepym posłuszeństwem, mówiąc o tym, iż to jest dalekie tak naprawdę od nauczania Kościoła katolickiego. Prawo stanowione, prawo ludzkie, o tyle w ogóle będzie prawem, jak powie bardzo konkretnie Leon XIII, o ile zgodne będzie z prawem wiecznym. Nie zawaha się ten papież przed ponad 100 laty, w czasach, tak jak powiedzieliśmy, tej wojny o panowanie, bądź to świata, rewolucji, bądź to Kościoła nad duszami w całej Europie, głównie oraz na świecie, bardzo jasno powie, że tylko to będzie prawem, co pochodzi od Pana Boga, co nosi na sobie wyższe, doskonalsze piętno, piętno boskie, które wypływa wprost z pochodzenia, wypływa wprost z prawa natury. W tym dziale praw ograniczać ma się cywilny prawodawca niemal do tego, aby środkami zwykłej karności wywołał posłuszeństwo obywateli złych na występki, na występki gotowych okiełznach, aby powstrzymywani, zawrócili się od złego ku temu, co prawe, aby przynajmniej dla państwa nie byli szkodą i zgorszeniem. Papież powie tutaj, że te wszystkie reguły, które ustanawia państwo, mają być de facto zgodne z tym, co podpowiada człowiekowi zdrowy rozsądek, z tym, co można wywieść wprost z prawa naturalnego. Te prawa stanowione mają być tylko i wyłącznie komentarzem do prawa boskiego. Dlatego też papież przed ponad 100 laty, i to powinni sobie wziąć do serca rządzący dziś na całym świecie, rządzący świeccy, rządzący duchowi, powie bardzo, bardzo radykalne słowa. Wolność zaś zwierzchników nie na tym zależy, aby płocho i za głosem namiętności rozkazywać mogli. Byłoby to również występne i połączone z największą zgubą dla Rzeczypospolitej, lecz moc praw ludzkich w tym być winna, aby o nich rozumiano, że z wiecznego wynikają prawa i aby nic nie stanowiły, co by nim, jako źródłem wszelkiego prawa, nie było objętym. Gdyby zatem jakakolwiek władza coś takiego przepisała,
co by było w rozterce z zasadami zdrowego rozumu, a dla państwa zgubnym było, uwaga, papież nie zawaha się powiedzieć, nie miałoby to znaczenia prawa, gdyż nie byłoby ani regułą sprawiedliwości, a ludzi odwodziłoby od dobra, dla którego powstała społeczność, powie papież w swojej encyklice. Kościół, w wielkim skrócie, zawsze stosował się do owych zasad, był tego świadom, był świadomy tego, że tak naprawdę tylko zarządza prawem Bożym, nie tworzy własnego prawa. Poza tym pamiętajmy o tym, że owe zbawienne prawa przez Kościół wraz z misjonarzami, właściwe podejście do wolności człowieka wraz z misjonarzami de facto było po całym świecie rozpowszechniane. To właśnie Kościołowi w wielkim uproszczeniu zawdzięczamy chociażby zniesienie niewolnictwa w skali świata. Owszem, był to proces rozciągnięty w czasie. Tu ktoś mógłby zarzucić, że i Kościół nie od razu radykalnie z tą instytucją niewolnictwa walczył. Niemniej jednak zasadniczo posłuszeństwo prawom Bożym, respektowanie praw świeckich, będących w zgodzie z prawami Bożymi, jest właśnie wielkim wkładem Kościoła w budowanie cywilizacji łacińskiej, cywilizacji zachodniej. Oprócz tego najprawdziwszym to obowiązek szanować powagę i z posłuszeństwem ulegać sprawiedliwym prawom, powie papież. Stąd pochodzi, że urok i czujność praw chroni obywateli przed pokrzywdzeniem ze strony niegodziwców. Prawowita władza z Boga jest, a kto się sprzeciwia w zwierzchności, sprzeciwia się postanowieniu Bożemu. Wskutek tego zyskuje posłuszeństwo wiele szlachetności, gdyż skłania się przed najbardziej sprawiedliwą i najwyższą powagą. Ale papież doda zaraz, lecz tam, gdzie brak prawa do rozkazywania lub gdzie nakazuje się cokolwiek, co przeciwne jest rozumowi, prawu wiecznemu, przykazaniu Boga, jest godziwą rzeczą nie słuchać, rozumie się ludzi, aby Bogu być posłusznym. Tak więc wobec zamkniętych dróg dla tyranii, jak to jasne stwierdzenie widział papież, niech nie wszystko przelewa na siebie zwierzchność. Niech prawa pojedynczych obywateli nie będą naruszone i również społeczności domowej i wszystkich członków Rzeczypospolitej. Niech wszystkim będzie dany zasób prawdziwej wolności, która, jak wykazaliśmy, na tym polega, aby każdy mógł żyć według praw i zdrowego rozumu. Prąd, który zostanie przez papieża przeciwstawiony owym zdrowym zasadom, to liberalizm. Liberalizm, który na pierwszym miejscu, na piedestale, na szczycie tej drabiny wszystkich wartości ludzkich postawi właśnie wolność, ale zdefiniowaną nie w ten sposób, jak my ją do tej pory zdefiniowaliśmy, ale raczej zgodnie ze zasadami promowanymi, rozpowszechnianymi, po dziś dzień żywymi, właśnie ze względu na rewolucję francuską. Słynne stwierdzenie Alexisa de Tocqueville'a, między innymi, który powiedział, że wolność jednego kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego, bliżej nie precyzując, czy wreszcie sławetne hasło rewolucji wypowiedziane przez Saint-Justa, że nie ma wolności dla wrogów wolności. Także to są te fałszywe założenia odnośnie wolności, z którymi papież poświęci całą dalszą część swojej encykliki. Najpierw rzecz jasna wykaże, jak błędną, jak zgubną ideologią jest ideologia wolności jako takiej. Wolności od jakiegokolwiek przymusu, wolności wyboru błędu, wolności do wyboru zła. Wiemy, że z punktu widzenia nauczania Kościoła katolickiego są to wewnętrznie sprzeczne rzeczy. Natomiast właśnie na takim założeniu opiera się cały szereg fałszywych wolności, z którymi papież następnie będzie walczył. Pierwsza z tych fałszywych wolności, o których nie omieszka powiedzieć Leon XIII, to wolność wyznania. Jakże bardzo niestety zostaliśmy pozbawieni tego jasnego poglądu, tego jasnego katolickiego spojrzenia na kwestie
wolności wyznania, którym cieszyli się nasi przodkowie. Sobór Watykański II, zwłaszcza ze swoimi dwoma dokumentami Dignitatis Humanae i deklaracją Nostra Aetate, tak naprawdę zaprzeczył temu, co napisał Leon XIII, idąc za swoimi poprzednikami, idąc, tak wytyczając drogę także kilku swoim następcom, jak chociażby Piusowi X, aż po Piusa XII, którzy tą nieodmienną naukę Kościoła przytaczali. Naprzód przypatrzmy się w pojedynczych jednostkach temu, co tak przeciwne jest cnocie religii, a mianowicie wolności, jak to mówią, wyznania. Opiera się ona rzekomo na tym fundamencie, że każdemu wolno albo wyznawać religię, jaka mu się podoba, albo też nie wyznawać żadnej. To jest de facto postulat tu potępiony, wyśmiany przez Leona XIII, na którym opierają się wspomniane przeze mnie dwa dokumenty II Soboru Watykańskiego. Tymczasem papież bardzo jasno odbije w zalążku gdzieś tam tutaj tę pokusę pójścia za taką myślą, pisząc: wśród wszystkich obowiązków ludzi ten bez wątpienia jest największy i najświętszy, który nam pobożnie i religijnie czcić Boga nakazuje. Wynika to nieodparcie z tego, że nieustannie stoimy pod władzą Boga. Potęga i opatrzność Boga nami kieruje, a od Niego wyszedłszy, do Niego wrócić powinniśmy. Zatem papież nie zawaha się inaczej niż współcześni teologowie przypomnieć nam jeszcze raz, po raz kolejny już w tym dokumencie, o tym ostatecznym i jedynym celu człowieka, najwyższym celu człowieka, jakim jest Bóg i dążenie do Pana Boga. Dodać tu należy, napisze, że bez religii niemożliwa jest cnota w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Cnota bowiem jest moralna, a jej obowiązki obejmują to, co nas prowadzi do Boga, który dla człowieka jest najwyższym ostatecznym dobrem, a przeto religia, która wywołuje to, co wprost i bezpośrednio zmierza do chwały Bożej, panią jest i kierowniczką wszystkich cnót. Religia jako stosunek człowieka do Pana Boga, religia jako cnota, religia jako ponowne dążenie do Pana Boga. Na pytanie więc, powie papież, za którą spośród wielu, a między sobą sprzecznych religii pójść należy, odpowiada rozum i natura, z pewnością za tą jedną ze wszystkich, którą Bóg przykazał, którą ludzie po pewnych zewnętrznych cechach, jakimi ją boska opatrzność wyróżnić chciała, z łatwością za jedyną uznać mogą. Błąd bowiem w sprawie takiej doniosłości, jak religia, sprowadziłby największą zgubę. Zatem papież tutaj bardzo jasno, odwołując się do tego wszystkiego, co w preambule tego dokumentu powie, że wolność wyznania, wolność wybierania przez człowieka religii według jego własnego uznania nie istnieje w żaden sposób. Co więcej, jest tak naprawdę największym ciosem dla prawdziwej wolności człowieka. Przyznawszy więc człowiekowi tę wolność, o której mówimy, użyczałoby mu się tej władzy, że człowiek mógłby najświętszy z obowiązków bezkarnie obalać lub porzucać i aby, odwróciwszy się od niezmiennego dobra, mógł się do złego zwrócić, co, jak rzekliśmy, nie jest wolnością, ale zepsuciem wolności i niewolą ducha ugrzęzłego w grzechu. Któż z dzisiejszych teologów odważyłby się na takie słowa, zwłaszcza na jakimś spotkaniu międzyreligijnym, na jakimś spotkaniu międzywyznaniowym? Z tego to założenia papież nie tylko powie, że człowiek nie ma prawa do wolności wyznania, ale co więcej, że człowiek i państwo, które jest instytucją także przecież Bożego pochodzenia, które jest czymś więcej niż suma jednostek ludzkich, ale mimo wszystko złożone z tych obywateli, którzy są zobowiązani dążyć do poznania Pana Boga, także jako takie ma szukać jednego prawdziwego Boga. Ma szukać jednej prawdziwej religii. Papież zatem tutaj od strony pozytywnej zwalcza błąd liberalizmu w samym jego korzeniu, czyli owego rozdziału Kościoła od państwa. Rodzi się pytanie,
w jaki sposób po 1983 roku Watykan mógł wymagać od państw katolickich, ostatnich państw katolickich, czegoś zgoła odmiennego, aby ze swojej konstytucji wykreśliły to, że są państwami katolickimi i że religią panującą jest religia panująca. Pomyślmy tutaj tylko o Kolumbii czy o stanie kantonie Wallis w Szwajcarii, które właśnie na prośbę Watykanu Jana Pawła II miały zmienić tę konstytucję. Papież nie zawaha tu się napisać, że jest rzeczą niezbędną, żeby państwa, rządy, których władza pochodzi tylko i wyłącznie od Pana Boga, jednemu prawdziwemu Panu Bogu oddawały cześć. Zakazuje tutaj tym samym wszelkich buntów, przedsięwzięć, które by ten porządek i spokój publiczny zburzyć mogły. Papież mówi, że to rozpoznanie prawdziwej religii, uznanie jednej religii państwowej, prawdziwej religii jest także źródłem wielu takich zupełnie doczesnych korzyści dla państwa wynikających z psychologii człowieka, z socjologii, z pewnych praw socjologii, które tak naprawdę dziś są niewykorzystywane przez rządzących. Papież potępi także drugą wolność, tak spokojnie kontroluję, drugą wolność, mianowicie wolność słowa i prasy. Jakże trudno nam dzisiaj zrozumieć, że mówienie przez każdego, czegokolwiek, gdziekolwiek, komukolwiek, wcale nie jest wolnością. I także walcząc tutaj o wolność słowa, wolność prasy, nigdy nie wolno walczyć nam o ową wolność rozumianą jako prawo do mówienia, przekazywania, rozpowszechniania błędu. Przytoczę może ten fragment w całości, gdyż jest on bardzo istotny. Ta wolność słowa, wyrażania pismami wszystkiego, co się tylko podoba, jeżeli nie jest należycie miarkowana, ale umiar i granice przekracza, to nie potrzeba nawet mówić, iż nie może mieć racji prawa. Prawo bowiem to moralna moc, fakultas, o której, jak powiedzieliśmy i co częściej powtarzać należy, niedorzeczne byłoby utrzymywać, iż ją natura dała równo i zarazem tak prawdziwie jak kłamstwu, zacność i brzydocie. Prawem jest, aby to, co jest prawdziwe i uczciwe, swobodnie i roztropnie w państwie rozszerzać, aby się stało własnością jak największej liczby osób. Natomiast sprawiedliwe jest, aby fałszywe opinie, ponad które nie ma większej zarazy dla umysłu oraz występki, które ducha i obyczaje psują, stłumiała pilnie publiczna władza, aby się ze zgubą dla Rzeczpospolitej nie zdołały rozpościerać. Może się zrodzić nas w pytanie, teraz pewna wątpliwość, jak zatem osiągnąć ten cel. Otóż jak uniknąć tyranii, jak uniknąć powiedzmy mediów na usługach tej czy innej władzy. Nie ma innej możliwości, jak tylko i wyłącznie powracając do praw Bożych, tylko i wyłącznie powracając do prawa ewangelicznego. Każda inna prawa, każdy inny sposób walki o wolność słowa i prasy, abstrahujący od Pana Boga, od Jego praw, będzie tak naprawdę skazany na niepowodzenie. Papież odniesie się tutaj także do trzeciej wolności, do wolności nauczania. Mówiąc dokładnie mniej więcej to samo, co odnośnie wolności pism, wolności wyrażania publikacji, czegokolwiek. Wolność myśli jest przede wszystkim wolnością błądzenia, powiedzą współcześni, natomiast Kościół mówi, że absolutnie nie. Zadaniem państwa, zadaniem Kościoła jest ochrona praw naturalnych, ochrona praw nadprzyrodzonych, czyli prawa Bożego. Nauka tylko wtedy może cieszyć się opieką ze strony państwa, o ile nie sprzeciwia się bezpośrednio gdzieś tam nauczaniu tych praw nadprzyrodzonych. Wreszcie ostatnią wolnością, którą potępi papież, która jest bardzo podobna do pierwszej, jest owa wolność sumienia. Fałszywa wolność sumienia, która każdemu pozwala bądź czcić, bądź nie czcić Boga, tego czy innego. I tutaj papież przytoczy zasady dotyczące tolerancji.
bo Kościół, państwo katolickie, jakkolwiek nie ma żadnych praw do tego, aby pozwalać błędowi na rozszerzanie się, może czasem ze względu na roztropność, na większe dobro, które można uzyskać, na tolerowanie tego czy innego błędu. Z tych przyczyn, przyznając prawo tylko temu, co prawdziwe i co uczciwe, nie zbrania jednak, aby publiczna władza znosiła, to jest tolerowała coś prawdziwie i sprawiedliwości obcego, a to tylko dlatego, albo jakieś większe zło ominąć, albo dobro osiągnąć lub zachować. Moglibyśmy jeszcze długo mówić o tym, w jaki sposób podejść do wolności. Ramy tego wykładu nie pozwalają nam na tym, jak pani profesor słusznie zauważyła, czas mi się kończy. Czymś, co w dzisiejszych czasach wydaje się zatem niezbędnym, aby móc się odnaleźć w tej naszej słusznej walce o wolność, którą staraliśmy się zdefiniować, jest mimo wszystko kierowanie się w owej walce tylko i wyłącznie prawami, tylko i wyłącznie zasadami, którym Kościół do tej pory błogosławił. Z całego serca mogę zachęcić zatem tylko wszystkich słuchaczy do tego, aby zapoznać się z tą encykliką Leona XIII, która i dziś jest tak naprawdę bardzo aktualnym środkiem, bardzo aktualną, można powiedzieć, Biblią człowieka prawdziwie wolnego. I zgodnie z tymi zasadami, które papież podaje, a które ze względu na swoją uniwersalność mają znamiona pewnej ponadczasowości, o tę wolność, która dzisiaj w sposób szczególny na naszych oczach jest na całym świecie ograniczana, wolność wyboru dobra, walczyć. Do czego z całego serca zachęcam i dziękuję za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję za piękny wykład. Ja mam takie pytanie w nawiązaniu do tego wykładu. Mianowicie, jak katolicy swoją wolną wolę możemy kierować? Czyli możemy w zasadzie wybierać między jednym dobrem, a drugim dobrem. Natomiast bardzo często w rozmowach takich apologetycznych z ludźmi, którzy źle definiują naszą wiarę, bądź są osobami niewierzącymi, słyszy się argument: Pan Bóg dał mi wolną wolę, więc mogłem wybrać to, co chcę. I teraz prosiłbym o nakierowanie nas może w tych rozmowach apologetycznych, jak moglibyśmy się odnaleźć wobec takiego argumentu, który odwołuje się do tej wolnej woli, która jednak jest źle ukierunkowywana. Nie chciałbym tutaj uprzedzać za bardzo z tego, co wiem, to ksiądz rektor między innymi do tego będzie się tutaj odnosił. Dlaczego? De facto tutaj chodzi o współpracę między wolą a rozumem. Tutaj chodzi o pewien bardzo konkretny, obiektywny porządek natury, który sprawia, że obiektem naszego rozumu jest tylko prawda jako taka. My możemy mieć problemy z rozpoznaniem tej prawdy właśnie wskutek tych błędów ciążących na naszej naturze. Niemniej jednak naszym moralnym obowiązkiem, tym do czego nasza natura dąży, nasz rozum ku prawdzie, a wola tylko i wyłącznie ku dobru. Zatem tutaj niezbędne w jakichkolwiek apologetycznych usiłowaniach jest wskazanie człowiekowi na ten obiektywny porządek i de facto na ten pierwszy cel, na Pana Boga, jako stwórcę, ewentualnie na takiej zasadzie bardziej negatywnej, można wykazać, że wszelkie inne dążenia prowadzić będą człowieka na manowce, wykazując jakieś kontrastowe pozycje. Przedstawicieli jakichś skrajnych poglądów, którzy podążają za swoją wolnością, a mimo to my możemy obiektywnie, większość ludzkości powiedzmy jest w stanie obiektywnie stwierdzić, że te ich usiłowania nie prowadzą do dobra wspólnego, co więcej są zagrożeniem dla tego dobra wspólnego, obiektywnie pojmowanego jako takie przez większą część ludzkości. Także te dwa elementy, ewentualnie wykazanie tego błędu w podążaniu za czymkolwiek i staranie się do wskazania, do dążenia do tej obiektywności wyboru tego jedynego dobra, jedynego celu, jakim jest Bóg.
Dziękuję bardzo księdzu za bardzo precyzyjne przedstawienie myśli Jana XIII. Chciałam zapytać, nawiązując do jednego z ważniejszych fragmentów tej encykliki, mianowicie nauki o państwie i analogicznych w tym wypadku do zadań Kościoła, mianowicie służba prawdzie, obrona prawdy ze względu na cel człowieka. Jak księdza zdaniem można by sformułować warunki, w których moglibyśmy myśleć, że możliwe jest jeszcze wyobrażenie sobie istnienie takich państw w tym dzisiejszym świecie? W trakcie Soboru, czy też po Soborze, sami papieże, czy kardynałowie formułowali bardzo zdecydowanie taką definicję państwa, które po prostu ze swojej właśnie obecnej jakby kondycji nie jest w stanie wypowiedzieć się na temat prawdziwości żadnej religii. Państwo po prostu nie wie, co to jest prawdziwa religia. Dziękuję za bardzo dobre pytanie. Tutaj rzeczywiście muszę bardzo uważać, żeby nie pozwolić sobie za dużo powiedzieć. Trzeba wyjść od tej koncepcji, którą bardzo jasno widzi Leon XIII, koncepcji zarówno państwa, jak i Kościoła, jako społeczności doskonałych, jak to się fachowo ujmuje, które posiadają wszystkie środki do osiągnięcia swojego celu. Celem Kościoła jest zbawienie człowieka i daje wszystko, posiada wszystko, aby ten cel osiągnąć. Celem państwa jest pomoc w zbawianiu de facto człowieka, troszcząc się o, tak kolokwialnie mówiąc, o tę całą infrastrukturę tutaj, która ostatecznie ma nas prowadzić do Pana Boga i ma być podporządkowana temu ostatecznemu celowi, co wypływa z tej koncepcji obiektywnej prawdy, obiektywnego dobra, którym jest Pan Bóg. Rzeczywiście, pojawiły się takie głosy, które de facto podważały możliwość przez państwa, aby rozpoznać, która z religii jest prawdziwa. Natomiast one nie są niczym innym niż pokłosiem idealizmu Kanta, który gdzieś tam uniemożliwia człowiekowi dotarcie do istoty rzeczy, relatywizuje absolutnie wszystko, każdą rzeczywistość, czyni z nas takie satelity, które nie mają możliwości nigdy ze sobą się zetknięcia, czy nawet współpracy. I tym samym sprawia, że przeczy, te poglądy przeczą namacalnej przez nas rzeczywistości. Nie wiedzieć dlaczego twórcy owych poglądów idealistycznych z natury zakładają, że nawet jeżeli państwo składa się z samych katolików, to jako takie, jako całość, gdzieś tam ta katolickość obywateli znika. Wyparowywuje. To są właśnie owe liberalne poglądy, które nie tyle trzymają się prawdy, co jako dogmatu bardziej tej konieczności, możliwości wybierania zła bez jakichkolwiek konsekwencji. A tymczasem tak nie jest. Trudno tutaj jakieś rozumowe uzasadnienie, dlaczego takie poglądy były głoszone, gdyż one są jak najdalsze od zdrowego ludzkiego rozumu. To jest kwestia pewnego postulatu. My wiemy, jakie on ma korzenie, natomiast nie doszukujmy się tutaj logicznego uzasadnienia, bo w tym naszym klasycznym, arystotelejsko-tomistycznym, jeżeli możemy tak powiedzieć, rozumieniu prawdy, logiki, nie znajdziemy uzasadnienia, dlaczego tak się stało. My wiemy, komu to służy. To służy państwom totalitarystycznym, komunistycznym, wszystkim terrorom i z tego względu na pewno był to pogląd rozpowszechniony. Można się tutaj zastanowić, na ile słuszne są te wszystkie domysły o tym, że służby tych najróżniejszych właśnie terrorów współczesnych wpływały także na obrady Soboru Watykańskiego II, co dzisiaj jest już mocniej udokumentowane, ale nie jest to jakieś ostatecznie udowodnione, dlatego też nie śmiem tutaj twierdzić i takich ostatecznych wniosków formułować, ale... Dziękuję za ciekawy wykład. Jeśli dobrze zrozumiałem, pojawiła się na pewnym etapie taka teza, że fałszywym stwierdzeniem jest fakt, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się
wolność drugiego. Jest to dosyć znane hasło, bardzo często używane w przestrzeni medialnej przez tak zwanych wolnościowców. I gdyby ksiądz był uprzejmy w kilku takich zwięzłych zdaniach podważyć zasadność tej tezy, aby później w jakichś dyskusjach można było to również przytoczyć. Dziękuję. Tak, to docna, rewolucyjne hasło Tocqueville'a rzeczywiście jest dzisiaj, stało się niemalże takim dogmatem współczesności, którego nikt nie kwestionuje. O ile sobie przypominam, to dokładnie takiej definicji wolności byłem przed laty w szkole uczonej, gdzieś tam podstawowej, troszeczkę później. Nikt się tak naprawdę jednak nie zastanawia, jakie konsekwencje są, kiedy my taki pogląd zakładamy. Przede wszystkim on opiera się tutaj na takim czysto subiektywnym porządku, że de facto odrzuca możliwość rozpoznania przez człowieka tego ostatecznego celu, tego jedynego dobra. To jest raczej pogląd taki w najlepszym wypadku doktryny o takiej obojętności, która uniemożliwia na dłuższą metę funkcjonowanie społeczeństwa. Bo jak, jeżeli dla jednego człowieka gdzieś tam wolnością jest możliwość, bo ja wiem, zjadania kotów, a drugi gdzieś tam uważa, że nie wolno jeść absolutnie żadnego mięsa, no to trochę trudno gdzieś tam w ogóle pogodzić tutaj te dwie wolności. To jest zdanie bez pokrycia w rzeczywistości. Nikt z nas nie funkcjonuje tak jak to hasło. Tutaj warto być może już takie wskazówki bardziej apologetyczne, bo żeby to móc teraz filozoficznie wszystko wyłożyć, obawiam, że żebym się rozgadał, to nie byłoby pomyśli. Warto wskazać właśnie takie absurdy. No jak absurdalne mogą być te wolności, wyobrazić sobie właśnie takie dwa skrajne obozy i zapytać taką osobę, jak zatem pogodzić te dwa obozy, kiedy tam nie ma żadnej płaszczyzny porozumienia, powiedzmy. Tak, jeden jest kanibalem, a drugi nie chce być zjedzony. Jak tutaj właśnie dojść do tego? To tylko i wyłącznie obiektywność, możliwość poznania prawdy. Tego się boi współczesność. Mówienia, że coś jest zdeterminowane, że coś jest stałe, że coś jest obiektywne, bo to wskazuje na cel, to wskazuje na źródło, którym jest Bóg, a o tym się nie chce dzisiaj mówić. Jakubo, Jakubo, narodze, narodze.